Materiał realizowany w kawiarni Art Cafe pod pretekstem. Kolejny odcinek Abecadła. Dzisiaj w Art Cafe pod pretekstem przy pysznej kawie, pysznej herbacie, no, o najlepszych trunkach, tak, w mieście. Jest z nami Michał Foryś. Zobaczymy, jak poradzi sobie z literkami. Polski alfabet, mówią wszyscy, najtrudniejszy na świecie. Nie do końca się z tym zgadzam, ale zawsze jest w tych rozmowach wesoło. Co dzisiaj powie Michał? Już za chwilę zobaczymy. Aby cadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę, ha, złamało kładeczkę, bezwiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki. O jak balon pękł, aż się P przelękło, T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Było miło i sympatycznie. Gościliśmy Cię też jakiś czas temu w programie Piłkarska Środa. Tam fajnie nam się rozmawiało. Mam nadzieję, że i dzisiaj przy tych literkach też poradzisz sobie wyśmienicie, jak to mówię. Na koniec wystawimy ocenę. O, nasi widzowie wystawią. Zobaczymy, jak to wszystko się spodoba. Pierwsza to jest A. Jak? A jak ale jazz. Ale jazz. Zaczniemy tak rodzimie bardzo. A jak ale jazz. Mowa to oczywiście o zespole, którego jestem częścią, który jako Ale Jazz występuje od kilku lat, jeszcze w ostatnim sezonie Ronald Cup, później na tej lidze w Czarnym Boże. No, od dwóch lat już tutaj w lidze halowej w Szabie-Zdroju. W pierwszej, drugiej edycji, w trzeciej też oczywiście zgłaszamy swoją gotowość. No, fajne wspomnienia. Fajna przygoda, na pewno za lat X będziemy to na pewno mile wspominali. Tym bardziej cudownie, ja mam mnóstwo nagrań zrobionych z Twoich nagrań znowu. Mm-hmm. Nasze najciekawsze akcje, bramki, wymiany podań i tak dalej, więc fajnie, że jest taki też materiał wideo, bo też można zobaczyć, jak to wygląda, kto zawalił bramkę, kto zagrał dobrze. Wszystko jest czarno na białym, więc ale jazz to takie pierwsze skojarzenia. No a to akurat skojarzenie, które nam się też kojarzy z różnymi ciekawymi rzeczami. Widzę tych bramek mnóstwo. Zresztą zawsze jak oglądałem mecze, w których występowaliście, no były różne sytuacje, lepsze, gorsze, ale też zawsze mówiłem, że no, jak jest Michał Foryś, to na boisku będą myśleć. To miło słyszeć. No bo w futsalu trzeba dużo myśleć, nie? Tak, no to jest szybka piłka i to jest fakt, że tam nie ma czasu na niemyślenie, może tak. Rzeczywiście trzeba jak gdyby wiedzieć już, co się zrobi przed tym, zanim się piłkę przyjmie. Gdzie wyjść, jak zagrać. A tym bardziej, że utrudniliście jako organizatorzy teraz, wprowadzając sztywne zasady już futsalowe, czyli wyłączenie gry z bramkarzem. Oczywiście można, ale po wskazanych tylko fragmentach gry. Także no, to myślenie trzeba teraz jak gdyby dwa razy bardziej uskuteczniać. Ale ja myślę, że jestem też w zespole tą osobą, która najbardziej krzyczy. Czasami nie trzeba tyle krzyczeć, ale ja strasznie podchodzę emocjonalnie do tego, co robimy. Zawsze tak mam, że się angażuję we wszystko, co robię w 110% i czasami może za bardzo przeżywam, później chłopaków w szatni przepraszam, bo czasami emocje biorą górę. No ale taki też jestem. No. Emocje też są częścią piłki nożnej, więc... A to pewnie, zawsze lepiej coś powiedzieć, jak nic nie powiedzieć, no, prawda? Oczywiście, że tak. Ja też tak uważam, że to jeśli chodzi o to. Tym bardziej, że na boisku dużo rzeczy się dzieje. Słuchaj, Michał, Bejak. No Bejak, tutaj ukąd w twoją stronę zrobię Bejak Barcelona. No. To takie pierwsze moje skojarzenie. A to dlatego, że jestem wielkim fanem Realu Madryt od wielu lat. A Barcelona to jest zespół, który jest jak gdyby nieodłącznym elementem tej historii Realu. No, wiemy, jak to wygląda w lidze. Pamiętamy ten okres, kiedy te dwa zespoły deklasowały jak gdyby oglądalność piłki nożnej na świecie, gdzie Grand Derby ściągało 2-3 miliardy ludzi przed telewizory. Wspaniały okres, który chyba się już nie powtórzy, bo takich dwóch magnesów jak Messi i Ronaldo chyba już nie będzie. Więc Barcelona, ja pomimo tego, że jestem zażartym kibicem Realu, to też taką metamorfozę jako kibic przeszedłem, bo kiedyś byłem strasznie anty-Barcelona, a dzisiaj jestem jak gdyby bardziej za Realem, natomiast do Barcelony mam duży szacunek, bo fajnie, że jest taki zespół z tego względu, że no jak wiesz, w piłce nożnej musi być rywalizacja. Jak masz słabych rywali, to też nie ma takich emocji na takim poziomie.
a jednak dwa zespoły nam, kibicom Realu i wam, kibicom Barcem, dostarczały w pewnym okresie bardzo dużo emocji, tak? No to prawda, jeden bez drugiego nie mógłby istnieć. Dokładnie. Na tym poziomie i też dzięki temu ta rywalizacja zawsze była na tym najwyższym poziomie, a ile też emocji przy tym i różnych takich sytuacji z życia wziętych, docinek, wiesz, dowcipów z tym związanych. Oj, tak. Na zdrowym oczywiście poziomie, bo to nie chodzi o to, żeby się obrażać i wyzywać. Dokładnie, dokładnie. No ale sam pamiętam, miałem też taki czas, gdy pracowałem jako robotnik w fabryce i majster, wiesz, wielki kibic Realu, ja wielki kibic Barcelony i dogryzaliśmy sobie nawzajem. Miał tą przewagę nade mną, że zawsze mógł mi, wiesz, dzwonić. Ale mimo wszystko ta piłka nożna gdzieś nas bardziej łączyła niż dzieliła i nie było tutaj krępacji w stylu, że nie powiem tego, co myślę, prawda? No ale to faktycznie, no, Barcelona jest wielka, ale nie byłaby wielka bez Realu, ale chyba też nie byłby wielki, gdyby tej Barcelony nie było. Tak, tak. To jest już historia od 100 lat, praktycznie te zespoły się cały czas ze sobą... Ja myślę, że mówię, można być kibicem jednego drugiego zespołu, ale myślę, że szacunek jest ogromnie ważny, bo w piłkarzy, których w ostatnich tam 20 latach Barca miała w swoich szeregach, to wiesz, no nie może tutaj mówić, że słabiakiem był Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets, no, Alves i tak dalej, no to wiesz, to ktoś chyba, kto nie jest kibicem piłki nożnej jako sportu, może takie rzeczy mówić, bo mówię, można ich nie lubić, ale trzeba szanować to, czego dokonali, tak? A no tak. To jest fundament. To będzie puenta do wszystkich tych, którzy mieli okazję pod komentarzami przy wyniku meczu Real Madrid z Interem, City. Przepraszam, Manchesterem City, tak, półfinał Ligi Mistrzów, no to niektórych zabolało bardzo i strasznie przeżywali tam ten mecz. No to tutaj nawet nie ma o czym mówić, no City było, zdeklasowało Real. No, ja jestem kibicem Realu od 2000 roku i to widziałem chyba Real dosłownie na palcach jednej ręki, policzył tak bezradnie jak wczoraj. No to był też okres, gdzie bardzo nagrał tą słynną tiki-takę, to też jak przychodziło Grand Derby, to Real prawie piłki nie miał wtedy i biegał w sumie. Bez piłki, ale City teraz to, co zrobił z Realem, to naprawdę szacunek po kosmos. No bolało, owszem bolało, ale z drugiej strony, jako człowiek, który kocha piłkę nożną, znowu też podziwiałem kunszt tego, co robiło City, bo to piłkarski kunszt był, więc... A szkoda, że tylko w tą stronę, no ale tak to jest. No dobra, co jak? Co jak czekolada. A lubisz? Wiesz co, jak ktoś zadaje pytanie, czy wolę słodkie, czy słone, zdecydowanie wolę słone, czyli chipsy, paluszki, popcorn, no jestem popcornożercą. No ale gdybym miał wybierać znowu z jakiejś słodkości, to tak, to czekolada jest takim pierwszym wyborem moim, jeżeli chodzi o czekoladę. Wiem, że nie do końca może jest zdrowa, wiesz, kalorii, te tematy, ale... No może byś zjadł kiedyś słoną czekoladę. Wiesz co, takie połączenie słonego i słodkiego to jest znowu moje ulubione lody, czyli słony karmel. To jest takie połączenie właśnie coś pomiędzy, tak? Pomiędzy tematem. Będąc kiedyś na wakacjach w Holandii, miałem taką okazję poznać właśnie ich słodycze. Nie wiedziałem, oni się lubują w słonych słodyczach. I to, co wyglądało jak czekolada po ugryzieniu, niestety ku zdumieniu wszystkich, wylądowało w koszu, nie? To się można, że tak powiem, zdziwić troszkę, tak, nie? Bo masz nastawienie inne. Dokładnie tak. I tu dużo głowa daje. I tego, w jaki sposób podchodzić do samego no, rarytasu, którym ta czekolada słona miała być. To tak samo jak masz takie te fasolki, można kupić je chyba w Empiku. Blokowanie produktu będzie. Można kupić chyba je w Empiku. Te takie rodem z Harry'ego Pottera, gdzie masz różne smaki. Fasolki wszystkich smaków. Tak. I nie wiesz, co trafisz, tak? I tam są też takie jakieś dziwne smaki, może to nie będzie zaraz smaczne, co powiem, ale też chyba jakiś tam smak rzykowin czy czegoś, więc no... Ponoć najgorsze są te glutowe, nie? No nie wiem, nie miałem okazji nigdy zjeść takiego, no ale dobra. Akurat Harry'ego Pottera dobrze kojarzę. Nie powiem, żebym był jakimś wielkim fanem, ale te sceny, gdzie omawiana była właśnie ta historia z tymi fasolkami wszystkich smaków, jest ci blisko, ale tak. No niedługo potem próbowałem. Czy to faktycznie tak jest, nie? Ja nie miałem okazji właśnie, ale spróbuję. No można trafić na naprawdę coś dobrego, ale też niekoniecznie. No, jest zabawa, jest ryzyko. Tak. Dejak. Dejak. Skojarzenia mam dwa, miłe i niemiłe, ale pójdę w tą stronę miłą, czyli dom. Dom, ale rozumiany jako ten dom rodzinny, tak? Czyli miejsce, gdzie zawsze można wrócić, zawsze można
zawsze jest mama, zawsze jest tato, gdzie zawsze można, jak jest słabszy dzień, przyjść, porozmawiać. To jest taka oaza, taki parasol ochronny. No dom to wiesz, to są wspomnienia przeróżne. Oczywiście mówię o tych miłych, ale ta amplituda jest tak ogromna. No ale to takie moje takie skojarzenie, wiesz, najbliższe. No to są takie rzeczy, o których zawsze chętnie mówimy, bo to jest, jeżeli ten czas dzieciństwa, prawda, był takim czasem beztroskim, albo przynajmniej takim, który miło wspominamy, no to zawsze do domu się fajnie wraca, nie powiem, bo różne mamy w życiu przygody i różne sytuacje, prawda, no ale jeżeli masz akurat takie podejście do tego, to podejrzewam, że dużą sympatię to wzbudza wśród, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, twoich fanów, bo trochę tych fanów masz na Facebooku, przeglądając swoje posty, zawsze są szeroko komentowane, no i przeważnie pozytywnie. Wiesz co, to tak też jest z tym różnie, bo ja stety lubniale, działając też w tej lokalnej polityce, to wiesz, polityka, nawet ta lokalna, jest takim gruntem, gdzie no nie jesteś zupą pomidorową, nie każdy cię lubi. Ja też wiem, że jestem osobą troszkę kontrowersyjną, mam swoje zdanie w tematach różnych, nie zmieniam ich od wielu lat, tych moich przekonań, poglądów, moich wierzeń. Nie wszystkim to się podoba. Dzisiaj już, gdyby też trochę inaczej podchodzę, bo kiedyś to siedziałem do późnej nocy, jak mój komentarz nie był ostatni, to się nie kładłem spać. Dzisiaj jest trochę inaczej. No cieszę się, że ty postrzegasz to tak, że jestem osobą lubianą. Myślę, że jak każdy, ja też się spotykam z tym, że ktoś mnie nie lubi z różnych względów, czasami mniej lub bardziej słusznych. No ale no tak jest. No, myślę, że każdy z nas ma osoby, które nas lubią i nie lubią. Rzeczywiście chyba jednak, jakbym miał to procentowo określić, to chyba jednak większa część osób, z którymi mam styczność, mnie lubi. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam nadzieję, że sam się nie oszukuję. Kropka. Dobrze. Ejak. Ejak. Będzie trochę połączenie słów dwóch, a w sumie dwóch imion, a może imienia i nazwiska. Emmanuel Adebayor. Pamiętasz może człowieka? Ja go pamiętam, nie byłem jakimś jego wielkim fanem, ale miał swój krótki epizod w Realu Madryt, grając jako środkowy napastnik, chyba z Arsenalu był wypożyczony wtedy do Realu, jeśli dobrze pamiętam. I też dziwna sytuacja, bo on jako napastnik przed w trakcie sezonu, chyba między rundą jesienną a rundą wiosenną, i tak się akurat złożyło, że wtedy w Realu, bo nie wiem, czy wiesz, w lidze hiszpańskiej masz zalistowane 25 zawodników, na przykład bramkarze muszą mieć numer 1, 13, 25. Gdzie na przykład w innych ligach możesz sobie dać numer, jaki chcesz, tak? Foden gra w City z 47, to jest do pomyślenia w lidze hiszpańskiej. No i akurat przed Adebayor w takim momencie, gdzie jedyna wolna koszulka to była szóstka. I środkowy napastnik grał z szóstką, dziwne, co strasznie się oglądało. No ale to taki mój obraz tego Adebayora, który przyszedł na wypożyczenie. Nie był taki tam może jego najlepszy okres w karierze piłkarskiej w tym Realu, ale gdzieś tam kilka bramek strzelił. To wiesz, że tak wysoki napastnik, może nie mój typ napastnika, bo taki trochę taki wielkolud. No ale miał swój krótki epizod w Madrycie, także tak. Mówię o pierwszym skojarzeniu. Gdybym pewnie pomyślał dłużej, to by coś na M innego wpadło, ale... No nie, no to właśnie chodzi o to, żeby to pierwsze skojarzenie... Ale pierwsze lepsze, tak. Zawsze powtarzam, to są te fiordowskie myśli, czyli generalnie nawet jak wydaje ci się, że pomyślisz o czymś innym, to akurat myślę, że tu Emanuel gdzieś tam głęboko siedzi w głowie i... Coś może zrobił kiedyś, wiesz, nie? Nawet nie pamiętam. No może, co może było decydujące, nie? Na pewno mógł strzelić bramkę, mógł się zachować w odpowiedni czy nieodpowiedni sposób i gdzieś to zostało, prawda? Gdzieś tam siedzi z tyłu głowy. F jak futbol. Troszkę nie po polsku będzie. Dlaczego? Ponoć się pisze. Chociaż to, no, chociaż tak. Chociaż dzisiaj to już, wiesz, język to się tak pomieszał z angielskim, że używam wiele tych określeń anglojęzycznych w polskim języku. No futbol, no to też coś, co mogę śmiało określić słowem kocham. I kocham grać w piłkę nożną, i kocham ją oglądać. Też mnóstwo różnych emocji, wspomnień, amplituda tak samo jak przy wyrazie dom. Przeogromna amplituda wspomnień, mnóstwo znajomości. To jest też, wiesz, zresztą, że piłka nożna jest takim światem, gdzie
jak się pójść na halę idzie, to tych ludzi, tak jak nagramy na halówce, to tych ludzi znasz. Później ich spotykasz w różnych innych dziedzinach życia. Z kimś grałeś na boisku, a on pracuje w urzędzie, z kimś grałeś, on pracuje w fabryce, jest lekarzem i tak dalej. Więc wiesz, że no, to środowisko futbolowe jest bardzo szerokie, to są kontakty i tak dalej, więc no, dużo by mówić o futbolu. To jest taki specyficzny świat, albo się go kocha, albo nie. Tak, tak, tak. A w Polsce też wiemy, że mówi się, że to jest sport narodowy. Pomimo braku sukcesów w pierwszej reprezentacji to jednak... Poczekaj, wiesz, młodziarze mówią, że młot jest narodowy, wiesz, skoki narciarskie czasami są narodowe, siatkówka jest też narodowa. Zależy, co jest na tapecie, dokładnie, nie? To wszystko zależy od dyscypliny. My w ogóle kochamy oglądać sport, a tak, już nie mówiąc o tym, że kochamy sukces. I często, chyba w Polsce to jest bardzo spotykane, polscy kibice to są kibice sukcesu. Chyba bardziej w Polsce to jest takie zjawisko widoczne gdzieś gołym okiem, jak w wielu innych miejscach na świecie. Bo jak rozmawiam czasami z kibicami, wiesz, różnych drużyn, różnie się wypowiadałem na temat swojej drużyny, ale zawsze je kibicują, zawsze chodzą na mecze, dopingują. Nigdy się tak nie dzieje, że jak nie wygrywa ta drużyna, to ich na boisku, na trybunach nie ma. Nie? Tak przynajmniej to wyglądało zawsze. Okej. Dobra. No tak, no w sumie tak, w sumie tak. No, mam wiesz, takie doświadczenie w rozmowach z osobami z różnych stron świata. No, najbardziej chyba kulturalnie takie rzeczy można zauważyć w Afryce, co jest bardzo ciekawe, bo dla nich, tak jak tutaj nieraz z opowieści różnych słyszałem, w jednym mieście potrafią być dwa rywalizujące ze sobą kluby, które, wiesz, walczą o tytuły mistrzowskie, a jednocześnie też kibice tych drużyn potrafią ze sobą siedzieć w jednym barze, oglądać mecz rywalizujący ze sobą nie na pięści, jak to się często w Anglii działo, na argumenty, czyli po prostu na to, co się na boisku dzieje. To naprawdę niespotykane, myślę, w Europie czy w wielu innych miejscach na świecie. Gejak Górnik. No dobra. Co z tym Górnikiem? To teraz co o Górniku nam powiesz? Gdyby zaskoczę może troszkę, bo bardziej mam tam myśli Górnik jako zawód. Zaskoczę. Ale dlaczego? Już tłumaczę. Wiesz, no mówię, gdyby nie, z ręką na sercu nie przygotowywałem się pod kątem abecadła w domu, że mówię, a będzie G, to powiem to, nie? To tak nie chciałem, żeby to był ten spontan, więc nie skupiałem się po twoim zaproszeniu, żeby sobie ułożyć coś w głowie. Stąd też tak troszkę niektóre rzeczy mogą być zaskakujące, nawet dla mnie samego. G jak Górnik, ale okej. Gdyby ruszymy tego Górnika piłkarsko-koszykarskiego, czyli mówimy o sporcie, ale też Górnik, dlatego że mój tato był górnikiem, jest emerytowanym górnikiem, więc zresztą no, cała rodzina, gdzieś tam dziadek był też górnikiem, jeden drugi, no takie czasy, taki też teren, taka okolica, mimo że ja jestem z Boguszowa, w Boguszowie też były przecież kopalnie. Tak jest. No, ale tutaj teren Wałbrzycha to też teren pokopalniany, więc wiemy, że tutaj kiedyś ten górnik, ja mówię o piłkarskim teraz, stał mocno też dzięki kopalniom. No dzisiaj ten piłkarski górnik to już nie jest ta marka na pewno jak za czasów mojego taty chociażby, bo jest tam to tylko z opowiadań. No cieszy to na pewno, że górnik koszykarski, chociaż koszykówka nie jest mi bliska i nie będę mówił i kłamał, że lubię koszykówkę, bo nie lubię za bardzo, nie oglądać, grać tym bardziej. Natomiast cieszy to, że ta marka górnika pod szyldem koszykówki no ma szansę dzisiaj być to tak wysoko, tak? To jest pierwsza liga ekstraklasa. Ten przełom, więc no to jest duma. Ja mówię, nie jestem z Wałbrzycha, ale to jest jednak gdzieś tam miasto przyklejone do Boguszowa albo na odwrót Boguszów jest przyklejone do Wałbrzycha. Tak. No i fajnie byłoby, żeby chociaż w tej dyscyplinie był taki znaczący na mapie polski element jak ekstraklasa, więc no ja życzę powodzenia. Myślę, że tak. Kiedyś pamiętam z Dominikiem Hołdą zastanawialiśmy się w syndromie trzeciej kwarty. To jest program, który ewoluuje cały czas gdzieś tam w głowie, najpierw jako podcast, teraz być może już w wersji wideo. W niedługim czasie. Chodzi o to, że tam była taka mowa właśnie o miastach wielkości Wałbrzycha. W Polsce patrząc na tego typu aglomeracje, powiem Ci, że jesteśmy jedynym miastem, gdzie nie ma drużyny, która by grała na poziomie ekstraklasy. Jakiejkolwiek dyscyplinie sportu, bo sprawdzaliśmy to wszystko. Więc gdyby się wreszcie Górnikowi udało w tej koszykówce, wiesz, wejść jeszcze wyżej, myślę, że tutaj wszyscy byliby z tej drużyny, wiesz, dumni, niezależnie od tego, czy kibicują, czy nie. No bo tu chodzi też o sam fakt, że byłoby wreszcie coś na tym najwyższym topie. To jest też magnes dla miasta i dla okolicy, więc ja mówię, jako koszykówki nie lubię, nie przepadam, ale nie, no, chłopaki nie musi... awansują. To jest właśnie też, słuchaj, fajna rzecz, że
Nie lubisz koszykówki, nie przepadasz za tym sportem, a jednak bardzo ci zależy na tym, żeby ta drużyna awansowała, bo masz inne argumenty, ale też jesteś jakby w ten sposób, utożsamiasz się z tym sportem, gdzieś to w głowie siedzi. To jest ciekawe, wiesz, tak naprawdę, dlaczego, może nie będziemy się zagłębiać aż tak bardzo głęboko, bo tu nie wiem, czy nie trzeba było jakieś hipnozy zrobić. Ty do 20 siedzieli. Może. Przejdziemy do literki H, jak... Jak Haaland. Tak coś czułem. Chociaż Norwegowie twierdzą, że poprawna wymowa tego nazwiska to Oland. Oland. No i podobno tak zaczęto gdzieś tam nawet już mówić. Okej, to bym musiał na oskoczyć, ale zostanę przypisowni. Tak. Znowu pierwsze skojarzenie. No i co? No, z dwóch powódek. No, pierwszy powód jest taki, że jest to zawodnik, który wchodzi do tej wielkiej europejskiej światowej piłki. Ja nie ukrywam, że dałem sobie taki zapas czasu, bo jak wszyscy go już tam okrzyknęli, nie wiadomo kim, jak był w Borussii, tak, to ja mówię spokojnie, bo takich jak on to było już na pęczki. No zgadza się. Nie wierzyłem w to, że sobie poradzi aż tak dobrze w lidze angielskiej. Zaskakuje totalnie, bo pobił wszystkie rekordy, połamał w pierwszym sezonie kosmos. Ale znowu jestem nastawiony nie do końca tak hura optymistycznie, mówię, dajmy jeszcze mu czas. No była też saga taka, że miał przyjść do Realu i tak dalej. Finalnie wylądował, gdzie wylądował. No i jak były te mecze, właśnie ten dwumecz City, to bałem się, że będzie to główna broń Guardioli. Okazało się, że Rudiger w pierwszym meczu go wyłączył, w drugim też, no bo w sumie w meczu bramki nie strzelił. Więc nie taki wilk straszny, no ale z drugiej strony, jak się skupił na Haalandzie, no to był Silva. Był De Bruyne, no i się skończyło w dwumeczu 5-1, więc no ale tak, ale jestem ciekaw, powiem ci, jego kariery, bo to jest młody chłopak. No wygląda, że mega perspektywiczny, ale ja mówię, poczekajmy jeszcze chwilę. Wiesz co, z Haalandem to jest też taka historia, że zawodnik, który moim zdaniem właśnie bardzo dobrze pasuje do ligi angielskiej z racji charakterystyki tej gry, prawda? Natomiast zupełnie mam inne zdanie na temat tego, czy on by sobie tak samo dobrze poradził na przykład w lidze hiszpańskiej, włoskiej, nie wiem. W niemieckiej radził sobie dobrze, ale też nie jestem pewien, czy to nie wynikało z faktu, że grał akurat w takiej drużynie, jaki grał. Trudno tu ocenić, czy gdyby grał na przykład, nie wiem, w jakimś takim typowym średniaku Bundesligi, no właśnie, czy dostałby to tyle szansy, no nie? To też jest ważne. On się rozwinął, dzisiaj w City gra przyzwoicie. Ja ci powiem, on przypomina też z wyglądu, trochę będę tutaj tak naśmiewał się z człowieka, dzięki tym ustom takim uwydatniającym jego, wiesz, mimikę twarzy, jak ci bohaterowie bajek o Bolku i Lolku, którzy ciągle ich gdzieś tam po Afryce ganiali. Sorki za porównanie. On tego nie słyszy. No na pewno. Pewnie na, no może. No pewnie nawet nie zrozumie, jeśli nawet. Ale wiesz, ale faktem tak mi przypomina. Ciekawy jestem, bo wokół niego to jest dosłownie sztab ludzi. On je... śpi. Właśnie widziałem ten dokument, tam to jest kosmos. To jest coś niesamowitego i jeżeli to mu pomaga się tak rozwijać, to być może to też będzie przyszłość w ogóle sportu za ileś tam lat. No wiesz, w tym dzisiejszym sporcie, no to ostatnio oglądałem wywiad z Iwanem, tym naszym piłkarzem, tak. Chyba na meczykach był z nim wywiad. I on właśnie mówił o tym, że właśnie porównuje Lewandowskiego na przykład obecną karierę do tych piłkarzy generacji Iwana, no to gdzieś tam delikatnie cała ta otoczka związana z badaniem zawodnika, parametrami i tak dalej, no poszło pewnie do przodu, nie? Że za jego czasów też już to było, ale nie tak bardzo się zawodnika nie monitorowało, nie? Zgadza się. Parametrów, wiesz. No kiedyś bariera 30 lat to była bariera, która kończyła karierę zawodników, prawda? Dzisiaj oni grają nawet... Młodość 38 i proszę. I proszę jak gra, nie? I także ja sądzę, że to się też przesunie w czasie. Mi się też podobała wypowiedź na temat akurat, tak widzisz, może odbiegamy trochę od tego, co zacząłeś, ale Lewandowski krytykowany jest za ten bieżący sezon, że niby nie gra tak dobrze, jak grać powinien. Grzegorz Mielczarski powiedział coś pięknego akurat w tym temacie, bo ja jestem też wielkim fanem Lewandowskiego, nie znam go osobiście, ale podoba mi się jego kariera cała w sobie. Powiedział Grzegorz Mielczarski coś takiego, że chciałbym, żeby mi tak wyszło, jak jemu nie wyszło. Bo wiesz, jaką karierę Mielczarski zrobił, jaki miał potencjał, być może w dzisiejszych czasach by to wyszło lepiej, z racji choćby też i postępów w medycynie, prawda? Tak. Ale z drugiej strony potem pokazali statystyki do tej wypowiedzi, no i Lewandowski 31 goli w premierowym sezonie w
dla Barcelony, zaledwie 7 w premierowym dla Borussii i zaledwie 17 w premierowym dla Bayernu. No więc to pokazuje, że to jednak był dobry sezon. Wbrew temu, co ludzie o nim mówili, bo wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że strzela po 40-50. No nie, no ale dajmy też mu czas, to jest inna liga, to jest inna piłka, nowy klub, nowi koledzy, nowy styl gry i tak dalej, i tak dalej, więc to że nawet on tyle też, nawet nastrzelał... Słuchaj, ale to nawet też inna pogoda, inne powietrze, inny sposób prowadzenia choćby nawet jego przez lekarzy, fizjoterapeutów. W Niemczech wiele rzeczy mu nie pozwolono, to co pozwalają mu teraz w Hiszpanii. To jest inny sposób bycia, inny sposób grania. No więc w tym oto sposobem dochodzimy do literki I. Jak? I jak? Pierwsze moje skojarzenie, które mi przychodzi na myśl, to jest I jak Ilona. I jak Ilona. Ktoś ważny dla Ciebie na pewno. Bardzo ważny. Niestety historia bez happy endu. Gdzieś cały czas taką wiarą, że ten happy end się pojawi. Ale tak, ale bardzo ważna osoba. To skoro cały czas jest w głowie, to na pewno musi być ważna. J jak. Nie będę ciągnął za język. J jak... O, zaskoczyła się. Zapomniałem, że jest J. Pierwsza zadyszka, tak? Czyli jednak się przygotowywałeś, skoro zapomniałeś, że jest J. Wiesz co? Pierwsza myśl moja, a z racji tego, że się nikogo nie wstydziłem, to jest jak Jezus. Wynika to z tego, że jestem z bardzo bieżącej katolickiej rodziny. Ponad 23 lata jestem już ministrantem, dalej czynnym, w funkcji od kilku lat ceremoniarza, więc tak nazwijmy to w tej hierarchii, ministratury to jest ta najwyższa funkcja. No i to jest bardzo ważny aspekt mojego życia. Dużo rzeczy się opiera w tym temacie, w temacie wiary, religii. Nigdy się tego nie wstydziłem. To jest też to, co powiedziałem wcześniej, czyli że nieraz bywało tak, że wyrażałem swoje zdanie, które nie zawsze było jak gdyby, wiesz, zdaniem większości, a raczej mniejszości. No i też zawsze mi się za to obrywało. Był taki okres, pamiętam, w podstawówce czy w gimnazjum, gdzie to był temat do śmiechów, do chichów. Ale później wiele osób jak gdyby już dało sobie spokój, bo wiedziało, że pomimo takich mocnych nacisków ja i tak jak gdyby nie zmienię swojego zdania. No i to jest bardzo ważna osoba w moim życiu, bo tak mi moja religia też mówi, więc mogę powiedzieć o Jezusie jako o osobie, więc idę w tym kierunku przy tej literce. Pierwsza taka odpowiedź, odkąd nagrywam Obecadło, wiesz, tak wszyscy jednak gdzieś nie potrafią akurat o tym mówić otwarcie. Być może dlatego, że trochę to jest też taki temat różnie odbierany na zewnątrz. To wszystko zależy też od tego, co się wokół dzieje, prawda? No ale dzisiaj nawet rozmawiałem, wiesz, prywatnie w domu na temat pewnych takich zdarzeń, które trudno zrozumieć, jak życie po życiu. I często się słyszy takie rzeczy, że nie ma czegoś takiego, lub inne osoby, które na przykład przeżywają śmierć kliniczną, opowiadają, że jednak jest, prawda, i że te wszystkie historie się powielają, więc nawet jeśli ktoś nie wierzy, to jednak coś musi być na rzeczy i nawet z takiego racjonalnego punktu widzenia nie powinno się z góry tego skreślać, zgadza się, bo tak mi się przynajmniej wydaje. No to jest temat, wiesz, bardzo ciekawy. Powiem Ci, że nie spodziewałem się tego, żeby, sorry, że tak powiem, w Twoim wieku jeszcze być ministrantem, wiesz, i z takim uśmiechem, z taką, wiesz, radością do tego podchodzić, tak jak o tym opowiadasz. To miło. No tak. No to kajak. Kajak Kasia. A tutaj mi przychodzi na myśl moja siostra, rodzona, starsza, lat 6 ode mnie. Ode mnie 6 lat Kasia jest starsza. No i to znowu odbierne wyznanie do domu, do rodziny, znowu to są też dziesiątki wspomnień różnych. I tych miłych, i tych niemiłych, bo był taki okres, gdzie pamiętam, jak się w domu naparzaliśmy. I to był taki, pamiętam, mieliśmy jeden pokój. I
i pamiętam, jak jeszcze, no to były czasy, kiedy Liga Mistrzów leciała na Polsacie. Jeden mecz tam transmitowali chyba w miesiącu. W miesiącu wtedy chyba było. No i Kasia była bardzo pilną uczennicą. Chodziła do liceum, jak oglądałem Ligę Mistrzów, no to byłem tam w podstawówce, czy początek gimnazjum. No i Kasia chciała zawsze iść wcześniej spać, bo ona była zawsze sumienna, nauczona. Wszystko ogarnięte, 22 do łóżka, no a mieliśmy jeden telewizor w pokoju, no i ja chciałem te mecze, zwłaszcza Realu, oglądać. No i zawsze był krzyk, mamo, weź mu powiedz, żeby to wyłączył. A i no i zawsze była wojna, o to tak pamiętam o to. A teraz już jesteśmy na takim etapie, to Kasia już dzisiaj jest mężatką, dwójka dzieci. Zresztą jestem ojcem chrzestnym Kacpra, czyli syna Kasi. I no dzisiaj na innym etapie jesteśmy, z dorosłymi ludźmi. Ja dzisiaj też mogę się z nią, przed nią otworzyć, wygadać, doradzić w problemach, zwłaszcza sercowych. Także dzisiaj jesteśmy na innym etapie, a kiedyś to było takie, wiesz... Ja to normalny etap w historii, jak się ma rodzeństwo i mieszka razem. Tak, ale to nie, kiedyś bym nie pomyślał, że tak będę blisko z siostrą właśnie, że będzie można o tak bardzo intymnych tematach rozmawiać, nie? Ale to jest fajne, to jest cudowne, bo kiedyś na pewno no, taka jest kolej rzeczy, rodziców zabraknie i cudownie, że jest ta siostra i ten brat, tak? Ja tak trochę żałuję, że nie mam jeszcze siostra albo brata. No ale to już tutaj do rodziców reklamację by trzeba było zgłosić. No teraz to już trochę za późno chyba, żeby... Nie, już teraz tam. Chyba że adoptować. Chyba że. Ale jak? Kurczę, znowu idziemy, zaczęliśmy temat rodzinny i pójdziemy teraz znowu rodzina. No, Liliana, czyli mama. Teraz będziemy jechali z imionami. A teraz sobie pomyślałem, że powiedziałem mi od Jezu, zobacz, nie powiedziałem mi, Jan, mój tato. Ale widzisz, no to popatrz, jakie te skojarzenia potrafią być ciekawe, nie? Bo to jest pierwsze, co ci przychodzi do głowy w tym przypadku. Tato, kocham cię, żeby nie było, żebyś nie pomyślał, że jesteś mniej ważny. I jeszcze dojdziemy do literki T, na pewno coś może się trafi, nie? Okej, dobra. Jeżeli chodzi o temat związany z literką L, Liliana. Mama ma takie typowe imię też troszkę, bo ja spotykam wiele Liliana, a mama jest Lilianna przez dwa N. I to jest taki temat, no powiedziałbym, bardzo... No, taki bym powiedział troszkę niespotykany i wiele osób mówi mi o tym, że chyba się pomyliłeś, że Liliana, ja mówię nie, Liliana, mama jest przez dwa N, też takie imię nietypowe, no ale mama, no co dużo mówić, no mama to mama, tutaj więcej dodać się nie da. No tym bardziej, że to jest, jak mówisz, rodzina, dom, więc to musi być coś ważnego i bliskiego. O, zdecydowanie. Coś, no trochę to zdecydowanie. Ja wiem, o co chodzi. EU. Nie chciałbyś słyszeć mojego pierwszego skojarzenia. No może nie, ale jak już masz na myśli, to może... Matko, się... nie, bo tu źle zabrzmiesz. Teraz przy tej sytuacji, tej polityce, która jest na świecie, to uwierz mi, że nie. Wiesz co? Łódź. Miasto, czy raczej takie dopływania? Dopływania. Dobra, powiem, bo powiedzieć, co przypominałeś pierwsze, ale nie będziemy rozwijali. Dobra. Łukaszenko mi przyszedł na myśl. Okej. Okay. No to widzisz, jednak widzisz. Ciekawe skojarzenie. Ale to dlatego, że teraz jest, wiesz, sytuacja napięta na froncie i gdzieś tam Łukaszenko się często w tym negatywnym kontekście przejawia, ale nie mówmy o nim, bo nie zasługuje na to, uważam. No słuchaj, ostatnio to ponoć się nawrócił i do Polski chce uciekać, bo ponoć go otruli, nie? W Moskwie, jak był na dniu zwycięstwa w szpitalu. Naprawdę? Leży i walczy o życie, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie. Ale wybiorę Łódź, ale wybiorę to Łódź, ale Łódź mam na myśli właśnie w kontekście takiej łodzi do pływania. Wiesz co, czemu to mi na myśli przyszło, nie wiem. Bo woda nie jest moim żywiołem, boję się wody, powiem szczerze, nie ufam wodzie w ogóle, nie jest to żywioł, któremu ufam. Natomiast miałem okazję kiedyś pływać na taką łódką, no gdzieś tam mój brak zaufania do wody powoduje, że nie jest to chyba najprzyjemniejsza rzecz dla mnie, bo gdzieś tam jestem trochę zestresowany, aczkolwiek, popływałbym taką łodzią, ale taką bardziej łodzią w kontekście statku, takiego wielkiego, takiego coś na Titanic. To jestem ciekaw takiej wyprawy, jakie są odczucia na czymś takim. Wycieczkowe coś. Tak, tak. No ale tutaj możemy to z łodzią związać. Dobrze, M jak? M jak miłość. No myślałem, że mamę tutaj wymienisz. Mama była na L.
M jak miłość, no i tutaj muszę nawiązać do literki I. Tutaj muszę literki I nawiązać. No i tematu, którego tak nie bardzo chcesz poruszać i rozwijać. No trochę tak, bo jest to taki temat bardzo dla mnie świeży, bardzo jeszcze gdzieś żywy. Mam nadzieję, że taki pozostanie. Ale też to czyli trochę bolące. Ale chciałbym, że jeżeli gdzieś tam Ilona będzie oglądała oglądała to nagranie, to żeby wiedziała, że ta literka M jest skierowana do niej. No dobrze. To tym razem nie będziemy tutaj dodawać nic więcej. Przejdziemy do N jak. N jak Neapol. Mhm. Mistrzostwo Włoch. Tak, to chyba też właśnie też tak na gorąco mi to przychodzi, dlatego że no teraz te wydarzenia, które miały miejsce, Liga Mistrzów, Neapol, który był tak brany pod uwagę jako taki czarny koń, też uważam, że tak odpadli trochę, kurczę, źle, że z tym Milanem, bo mogli trochę więcej później zwojować, uważam, ale tak się to potoczyło. No i też polski akcent w tym Neapolu, po tylu latach mistrzostwo Włoch. No i tak gdzieś teraz, no mówię, dużo o tym Neapolu się mówiło w kontekście Zielińskiego, powrotu na tron jak gdyby w lidze włoskiej, w Lidze Mistrzów byli bardzo mocno, że tak powiem, faworyzowani, że mogą zrobić coś tam więcej. To chyba stąd tak to skojarzę. No, mi się to teraz ostatnio też kojarzy z Ojcem Chrzestnym, bo niedawno leciał w telewizji film, prawda? Aj, klasyka. Muzyka jest cudowna. No, prawda jest taka, że Neapol będzie się długo nam kojarzył dobrze po mistrzostwie, natomiast też wiesz, jak ostatnio Zieliński wypowiadał się na temat samego klubu i tego, co się tam dzieje, to tak nie wiem, czy on tam chce zostać, mimo tego tytułu, mimo tego... Ale mówisz o klubie, czy o tych wszystkich właśnie takich mafijnych tematach? Nie, tego raczej chyba już tam się nie spotyka. Chyba, bo nie mówi się o tym głośno, wiesz, trudno to ocenić. Nie jesteśmy na to miejscu. Jak na Palestynie, no też ponoć mafii nie ma, wiesz, tylko ponoć. Nie wiem, ponoć nie ma, nie? Ponoć jest bezpiecznie. Ponoć nie dostaje się na nie, jak się wychodzi wieczorem na ulicę, nie? Ja tam przejeżdżam bardzo szybko zresztą, wiesz? Ponoć nastolatki nie atakują innych nastolatków. No ale widziałeś ten przypadek z tą żabką tam, no niestety przykry w mediach. No niestety, do tego lepiej wiesz czasami. Przejechać tam szybciej. No, ja w ogóle unikam dzielnicy. Opisałem łyżeczkę chyba nieładnie. Powinieneś tak było robić. Było na kamerze widać. A, no to zaznaczymy to specjalnie. Nie patrzcie, nie to zakryjemy takim paskiem. Nie, właśnie specjalnie uwypukle, wrzucę coś takiego, żeby taki było najazd na to opisywanie. Dokładnie tak. O jak? O jak? O jak? Druga zadyszka. Odwaga. Jesteś odważny? W sensie cwaniak? Nie, śmieję się. Czy odważny niż cwaniak? To nie, śmieję się. Czy jestem odważny? Oj, wiesz co, to jest też takie pojęcie, uważam bardzo... To jest takie określenie, które może się bardzo łatwo zweryfikować w zależności od tego, jaką sytuację, jaką rolę nam życie postawi. Bo ja się przekonałem nieraz, wydawało mi się, że nieraz moje zachowania w pewnych sytuacjach będą jakoś przeze mnie określone, a kiedy przychodziła ta sytuacja dotyka mnie, okazało się, że człowiek nas podejmuje zupełnie inne działania. Jest takie powiedzenie, że znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. I tutaj z tą odwagą myślę, że jest bardzo podobnie. Jeżeli miałbym tą odwagę jakoś u siebie tak uwypuklić albo pochwalić się, w jakich jestem aspektach czy obszarach odważny, to na pewno w tym, że mam swoje zdanie, to co mówiłem wcześniej, swoje wartości, których się trzymam i nie patrzę nigdy na to, czy moje zdanie w towarzystwie popiera 5 osób, czy wszyscy są przeciwko. To chociażby jak z tą religią. To tego się absolutnie nie wstydzę, nie boję nigdy i mogą być wszyscy przeciwko. Ja raczej się staram nikomu swojego zdania narzucać, ale jeżeli gdzieś ktoś porusza tematy, które dotykają mnie, moich wartości i zaczyna przeginać, no to nie mamy gdyby problemu, żeby wstać i powiedzieć, tu jest granica. No czyli jednak jesteś odważny. W pewnych aspektach tak możemy powiedzieć. Bo dużo osób jednak by się na taki gest nie zdecydowało. To nie mam z tym problemu. A później się bierze ten hejt, to co mówiłem. To jest stąd. Pejak. O matko, skojarzenie pierwsze jest też hit. Dobra, piłka. No to jaki hit? No to nie, normalny, no, ale nie, to wiesz, ale chyba wiesz, że od piłka do cięcia, tak? Nie, piłka taka piłka, ale wiesz, jakie było skojarzenie? A to też przez to, że w podróży ostatnio dużo spędzam czasu i przerabiam różną muzykę,
Nigdy moją muzyką nie był polski hip-hop, ale dużo moich kolegów w czasie podstawówki i gimnazjum słuchało Rychu Pei. I gdzieś tam ostatnio na Apple Music mi się gdzieś tam to zawinęło i zacząłem tego Pei słuchać i teraz pomyślałem o Pei, ale mało o tym wiem. Ale spokojnie, Peja, no to jest właśnie, chodzi o to, że to jest twoje pierwsze skojarzenie. Dobra, o piłkę mówiłeś przy F, jak był futbol. Dobra, okej, okay, no to zacznę tego Peja. Nie ma się czego wstydzić, wiesz, ja się też nie... Znaczy ja się wstydzę, tylko wiesz co, tak mało wiem o tym artyście. Ale nie musisz wiedzieć, kojarzy ci się, znaczy, że coś tam gdzieś w głowie siedzi. No dlatego, że teraz dużo go słuchałem, jak jeździłem po Polsce, wiesz, i... Ja kiedyś bardzo nie lubiłem polskiego hip-hopu. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że dzisiaj lubię, bo nie słucham, nie jestem jakimś ogromnym fanem w ogóle. No ale ostatnio mówię, dużo gdzieś tam on mi się w samochodzie sam uaktywniał. Niektóre teksty nawet fajne, no tak... Takie skojarzenie pierwsze, no. Tutaj więcej zadania chyba mądrzejszego nie ma. No dobrze, okej, okay, zostawię ten temat. Teraz będzie zagadka Kujak. Quaresma. No proszę. Ricardo Quaresma. No proszę. Pierwszy raz ktoś, kto się uśmiechnął przy tej literce. Quaresma. I to też pierwsze skojarzenie, które teraz mi wpadło. No Quaresma, no to wiem, znamy to jego słynne zagranie z zewnętrznej części stopy. Niesamowita rzecz, takie jak on dośrodkowanie dawał i strzały z zewnętrznej części stopy. Musi mieć mega silny staw skokowy, bo na takim poziomie, z takiej odległości, z taką siłą uderzać piłkę, szok. No i też dobry grajek, wiesz, to był jeden z takich dwóch podstawowych skrzydłowych w Portugalii pewnego czasu, zna nim, później był Ronaldo, wcześniej jeszcze Figo i tak dalej, więc to był dobry grajek. Myślę, że trochę więcej chyba mógł zrobić, bo zawsze mi się wydawało, że on miał trochę większy potencjał niż to, co gdzieś tam się finalnie u niego w karierze potoczyło, ale jestem ogromnym też fanem od roku 2004 reprezentacji Portugalii, bardzo mocno jej kibicuję. I Quaresma zawsze jak wchodzi na boisko, to czułem, mówię, o, jest dobra zmiana. Czyli na pewno musiałeś mocno odczuć dwa mecze z Grecją na otwarcie i na zakończenie turnieju. Tak, prawda? To był taki okres, ja miałem 14 lat, no to nie będę mówił, że nie, bo jestem dosyć mocno emocjonalną osobą, no to mi się płakało przed telewizorem, bo żal mi było tej Portugalii wtedy. Żal, bo Portugalia wtedy była w miażdżącej przewadze, a... No jako chyba jeden z wielu, bardzo mocno się wtedy cieszyłem, gdy Grecja zdobyła ten tytuł. Cieszyłeś się? Oczywiście, no wiesz. Pewnie dlatego, że nie lubiłeś Ronaldo. No pewnie dlatego, może to jest egoistyczne podejście, ale generalnie wolałem Portugalii za czasów Figo, a jeszcze wcześniej Deco, więc to zupełnie inne czasy. No, a Deco mówisz dlatego, że później grał w Barcelonie. To też, no ale nie oszukujmy się, to były te czasy, które nie, jasne. Które gdzieś tam zostały w głowie, prawda? Słuchaj, no dobra, no mam nadzieję, że nie będziemy tutaj omawiać szczegółowo tego, co może nas spotkać. Jak? Tutaj jest skojarzenie jest tylko jedno, nie? Właśnie, wiem. Ram bam bam, nie? Real Madrid, no oczywiście, że tak. A właśnie. No tak, no to też moja, tutaj też mogę użyć śmiało i tego się też nie wstydzę. Jest takich kilka osób w moim życiu i kilka, nie wiem, rzeczy, tak powiem, które mogę śmiało powiedzieć, określić słowem, że kocham. I to może dla kogoś zabrzmi śmiesznie, no ale ja takie emocje żywię do tego klubu. Ktoś może powiedzieć, że to jest niemożliwe, no bo nie jestem z tego miasta, nigdy nie byłem na Bernabeu, nigdy nie byłem na meczu Realu w Hiszpanii. Byłem w Polsce, grali z Fiorentiną w Warszawie. No ale znowu tyle, ile mi przez całe moje życie, odkąd jestem kibicem Realu, ile emocji, ile łez i tych takich porażki, i tych radości przysporzył ten klub i wytworzyło się dzięki temu, no to ja, to tylko ja sam wiem, a no mówię, to wiesz, ktoś, kto jest naprawdę za jakimś klubem, całym sercem, ty masz pewnie podobnie z Barceloną, no właśnie sprawa. Chciałem to spuentować, że wolę bordowo-czerwone barwy, nie? Ale to mówię, to jest, ja uważam, że w ogóle, jeżeli ktoś ma jakikolwiek taki klub i czuje to samo, co ja w kierunku Realu, to naprawdę to podaję rękę, bo to jest fajne, to jest po prostu fajne. No, fajne jest, jeżeli to, tak jak wcześniej mówiłeś, kończy się na, wiesz, szacunku, uśmiechu i wiesz, nie ma takiej animozji między ludźmi tylko dlatego, że po prostu ktoś kibicuje innej drużynie, bo ja tego też nie potrafię ogarnąć. Nie podoba mi się czasami też i taka sytuacja, jak na Facebooku podczas meczów są wpisywane komentarze, takie nienawistne komentarze do drugich osób, tylko dlatego, że są kibicami innej drużyny. No i
przeżywają porażki albo cieszą się z wygranych, prawda? Powiem Ci ciekawostkę. Kiedyś pamiętam, jak Dudek kończył już przygodę swoją w Realu. Mm-hmm. Powiedział kapitan, to było wiele lat temu, ja tą rzecz sobie zapamiętałem. Opowiedział, że zapytany był o to, jaka jest różnica pomiędzy na przykład kibicowaniem w Anglii i w Hiszpanii, a w Polsce. Powiedział, że jest jedna taka różnica zasadnicza, że w Hiszpanii czy w Anglii od małego uczy się kibicowania za swoim klubem, a w Polsce przeciwko innym klubom. No i nie tylko, chyba w sporcie to się powtarza. I to jest chyba klub. My lubimy być przeciwko czemuś, tak, zamiast tak, za czymś. Za czymś. Mhm. Tak, tak. Przykład hejtowania Lewandowskiego, przykład donoszenia na sąsiada, bo ma nowy telewizor, tak, modlenia tak. się, prawda, żeby komuś coś się zepsuło. Dokładnie. To takie niby stereotypy, ale jednak coś w tym jest. Coś jest, mhm. coś jest. Esjak. Salomon, ale Salomon w sensie Salomon Islands, czyli wyspy Salomona. A to dlatego, że jak miałem swoją przygodę w Aquazdroju, to gdybym miał wymienić najciekawsze swoje doświadczenie, które tam mnie spotkało przez 2 lata pracy, no to właśnie było to, że byłem koordynatorem tutaj zgrupowania reprezentacji w futsalu Wysp Salomona i to jest jedno z najciekawszych przeżyć, jakie w ogóle w życiu miałem. Zetknięcie się z kulturą, z ludźmi z trzeciego świata i jak się mówi, że Brazylijczycy tam ze wszystkiego się cieszą i tak dalej, to ja miałem okazję przez ponad 4 tygodnie doświadczyć tego, że ci ludzie rano wstając cieszyli się, że wstali, że świeci słońce, że pada deszcz, że mają co zjeść, że jest woda, że nie ma wody. Po prostu coś niesamowitego. Mam do dzisiaj kontakt z zawodnikami, z Simonem jako z kierownikiem reprezentacji i tak dalej. Cudowna przygoda, coś niesamowitego, już mi się to raczej w życiu nie powtórzy. Także to takie moje pierwsze skojarzenie. Faktycznie, takie rzeczy się zapamiętuje na długo, tak, nie? No nie, tak. nie mam tutaj, wiesz, jak tego porównać do czegokolwiek, więc przejdę do literki T. Jak? Tata. No tak, obiecałeś. Obiecałem, bo na J tatę pominęliśmy, ale niespecjalnie ta jak tata. No tutaj mieliśmy L jak Liliana, czyli mama, ta jak tata. No i tutaj znowu, absolutnie kocham rodziców po 50%. To nie jest tak, że któregoś z nich kocham mniej, ale jak się mówi o tym, że jest córka tatusia, to jestem taki synek tatusia. Ja jestem synek tatusia. Tak, tato jakby mógł, to mi gwiazdkę z nieba dał, ale tato też jest taką osobą, która mi poświęcała od maleńkości mnóstwo czasu i to też dzisiaj, że jestem w miejscu, w którym jestem. Wiele rzeczy też, które gdzieś tam udało mi się wypracować przez życie, to tato jednak miał spory udział w tym wszystkim. Zawsze gdzieś tam za mną był. Mówię, nie chcę umniejszać mamie, żeby to źle nie zabrzmiało, bo tak absolutnie nie jest. Ale jednak no, gdzieś tam ta męska więź jest między nami bardzo duża. Tato mi do dzisiaj ogromnie dużo pomaga, chociażby u mnie w biznesie. I to jest osoba, na którą zawsze mogę liczyć i wielokrotnie, gdyby swoim kosztem się mnie stawia zawsze nad sobą. I tak zawsze było i tak jest do dzisiaj, więc to nigdy pewnie się nie wypłacę, że tak powiem, słownie ani gestami za to wszystko, co dostałem od rodziców. No ale tak, z tatą mam taką dosyć specyficzną, tą w pozytywnym znaczeniu relację i mówię, mnóstwo zawdzięczam. Ja myślę, Michał, że to się przełoży później, jak sam będziesz miał dzieci i będziesz się tymi dziećmi zajmował, będziesz pewnie to wszystko, co dostałeś, przenosił dalej. Czego no do opiekuńczy? Czasami po prostu te rzeczy gdzieś tam same wypływają z siebie, nawet nie zwracamy na to szczególnej uwagi. A jednak to, co dostajesz w domu za czasów dzieciństwa od rodziców, przekazujesz dalej, nawet nie wiedząc o tym tak naprawdę, że tak jest. No, mówię z doświadczenia akurat w tym przypadku, także no coś w tym jest. Nie wierzyłem rodzicom, dopóki sam nie doświadczyłem tego, że gdzieś tam się pojawiły dzieci i dopiero teraz to dostrzegam. No i człowiek się uczy całe życie. To Ci mogę obiecać, że na pewno to zauważysz później. Ujak. Czyli będzie śmiesznie. Trzecia zadyszka dzisiaj. Nie przewiduję, wiesz, pomidora, tak jak czasami w niektórych zabawach. Tak, niektórych jest. No. Ukryta prawda. Ojejku. No dobra.
Nie masz pytań. Wiesz co, nie, gdyby nie mam tutaj nic, ale czekaj, ukryta prawda, dlaczego? Dobra, to może powiem skąd takie skojarzenie, bo szukałem w głowie, tak leciałem różnymi kategoriami. Teraz będzie grubo to, co powiem. To też wynika może z tego, że ja spędzam sporą część swojej pracy jako swojego biznesu w domu do południa. I jak sobie robię maile, tam ogarniam sobie do obiadu te sprawy takie biurowo-papierkowo-komputerowe, to ten mój rytuał dnia wygląda tak, że rano wstaję, daję królikowi jeść, a na Bemu Gombertę jeszcze wziąłem to mój królik, i włączam sobie Dzień Dobry TVN i to później tak sobie leci. I o godzinie 12 mniej więcej mamy no, te właśnie para dokumenty i ta ukryta prawda chyba około 12 leci. I tak sobie tam plumka sobie w tle, a ja sobie po prostu, wiesz, robię swoje i może stąd mi ta ukryta prawda przyszła. Pewnie, no czemu nie? Nie lubię tego oglądać, że zostałem. Ja też nie, to tak bardziej tam dziś, wiesz. Fałjak. Fałjak Wiktoria pewnie, to chyba no, wszyscy, to, co? To zostaje już tak w głowie chyba, nie? Ta Wiktoria. Tak mi się wydaje. Chęć wygranej, zwycięstwa. To też wiąże, wiesz, ze sportem, z emocjami. Jako kibic taki przed telewizorem i też jako czynny zawodnik, to tak. Wujak w takim razie, pójdziemy dalej, od razu. Okej. Po co się bawić w Wiktorię, nie? Oczywiście. Wujak jak Wałbrzych. Będzie tak trochę patriotycznie, chociaż mówię, jestem za Boguszowem bardzo mocno i zawsze jak mnie ktoś pyta skąd jestem, to chwalę się tym, że jestem z Boguszowa, a nie z Wałbrzycha, bo jestem bardzo mocno też związany ze swoim miastem rodzinnym, ale no zawsze jak ktoś nie wie, gdzie jest Boguszów, to mówię, że koło Wałbrzycha. No a Wałbrzych to też miasto, gdzie spędzam sporo czasu, bo jednak nie wszystko w Boguszowie jest. Jesteśmy aglomeracją mniejszą niż Wałbrzych. Tutaj też się dzieje duża część mojego życia, więc tak trochę patriotycznie, taki lokalny patriotyzm nazwijmy to. Trzy ostatnie literki nam zostały. X, Y i Z. Okay. Lecimy od X. Jak? Czawi. Któż by inny, prawda? Jak Czawi. Jak Czawi to też takie pierwsze skojarzenie. Razu ciężko jest na tą literkę coś znaleźć. Nawet zawodników, już nie wspomnę o innych jakichś rzeczach. No a piłkarz wybity, no genialny, no kurczę, tutaj wiesz, tutaj też to ciężko jest cokolwiek złego na niego powiedzieć. Ja go generalnie Czawiego jako osobowości przyznam szczerze nie lubiłem, bo to jest taki jednak bardzo mocno pro Barcelona zawodnik. On trochę taki miał taki styl bycia jak Piqué. Czyli on był właśnie taki strasznie antymadrydismo. I czasami mówił niedobrze o Barcelonie, a że mówi tylko źle o Realu. Więc jak gdyby tak tutaj pod tym kątem go nie kupowałem, ale no jako piłkarz, jako ta osoba odpowiedzialna za kreowanie gry, no wiesz, no to. Kto, nie, kto go nie widział, to jeszcze włącz na YouTube. Dokładnie, to nie wie o co chodzi tak naprawdę. Nie, to gość, no klasa. Było, minęło. A my jesteśmy przy Y, jak? Y. Aha. Y jak możemy, jako Yokohama, pisze przez Y, nie? Też skojarzenie pochodzi tak trochę z chmurki. Nie mam, jak gdyby, nie jest moim marzeniem pojechać w tamte tereny. Chociaż, no kurczę, jeżeli byłaby okazja, czemu nie? Ale nie jest to jakieś moje, wiesz, marzenie, że o, gdzie chciałbyś pojechać na weekend do Yokohamy? No nie, tak nie mam. Na pewno ciekawy dla nas, dla Europejczyków, dla Polaków egzotyczny kierunek wakacji, wycieczki. Więc czemu nie? Ale czemu to przyszło na myśl? Ale miało być pierwsze, lepsze z głowy, więc to, mówię, jak to sobie mi pod snu psychika. Może kiedyś tam po prostu będziesz chciał pojechać. Tak czasami to gdzieś się rodzi pomysł zupełnie z niczego, nie? A nieraz, nie, wiesz co, Yokohama też nie bierze udziału w tych mistrzostwach klubowych świata? Nieraz gdzieś tam... Zdarza się, że tam jest, bo japoński mistrz się bierze udział w tym, nawet jako gospodarz, nie? Także może Realik wysoko zlał, dlatego to mi się skojarzyło. Może. Z jak? Jeżeli idziemy tak na grubo z pierwszego skojarzenia, to zebra przyszła mi do głowy. No dobra, tylko dlaczego zebra akurat? No właśnie, i teraz pytanie, ale że ponieważ to jest ostatnia literka i pewnie zaraz będziemy kończyli nasze spotkanie, to zrobimy coś takiego mocno edukacyjnego, więc pójdziemy w tą zebrę jako pasy, jako przejść dla pieszych. Nie jako zwierzę, chociaż kocham zwierzęta, ale tak, to będzie taki apel do wszystkich, żebyście przechodzili na pasach. Dobrze, Michał, nie będę tego rozwijał, bo to sympatycznie i wesoło można byłoby ciągnąć dalej.
Ja Ci bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś z nami podzielić tymi przemyśleniami wszystkimi. Gościliśmy dzisiaj w Art Cafe pod pretekstem. Naszym gościem był Michał Foryś, znany z wojsk piłkarskich, halowych, eventów różnych, organizator, współorganizator, piłkarz, strzelec, bramek, poliglota. Dużo ciekawych rzeczy nam o sobie dzisiaj powiedział. Mam nadzieję, że miło czas spędziłeś. Bardzo miło, bardzo miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I apeluję do wszystkich osób, które będą miały zaprosić na Becado, zapraszam, bo dla mnie rewelacyjna zabawa. Minęło nawet nie wiem kiedy. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Kawę gościom zapewniła kawiarnia Art Cafe pod pretekstem.